pocieszasz kobiety, bo tak zostałeś wychowany. To teraz ja ci opowiem coś z mojej perspektywy, Iwan. Powiedziałeś, że idziesz się wysikać. Usłyszałeś, że Kinga płacze. Wszedłeś tam do pokoju. Zacząłeś ją pocieszać. Teraz pomyśl sobie, co by było, jakbyś nie poszedł tam. Pierwsza rzecz, byłbym z nią do tej pory, to jest pewne. Byłbym z Kingą do tej pory, jeśli byś tam nie wszedł, bo cała sytuacja nie miałaby miejsca. Nie dostałbyś w twarz, stary. Adam nie dostałby w twarz wtedy. Ale jeszcze inaczej. Jeszcze bardziej prościej. Jeszcze bardziej prościej, ok? Słuchaj. Dlaczego, jak słyszałeś, że ona płacze, nie przyszedłeś i nie powiedziałeś mi o tym? Słuchaj. Nie powiedziałeś mi o tym, jesteś moim przyjacielem, Adam jest moim przyjacielem i nie przyszedłeś, stary, i nie powiedziałeś mi, że ona płacze. Zrobiłeś to za mnie, rozumiesz? Jakim prawem to zrobiłeś? Zamiast, jeśli jesteś moim ziomkiem, powinieneś, pierwsze co powinieneś zrobić, powinieneś przyjść do mnie i powinieneś, stary, powiedzieć mi, że ona płacze. Ja na pewno bym poszedł i bym ją pocieszył, w końcu to jest była moja dziewczyna. Na tamten moment poszedłbym i zrobił to. Zrobiłbym to. Odebrałeś mi, Adam odebrał mi okazję do zaplusowania u niej. I zaplusował sam. Stary, odebrałeś mi możliwość zarobienia u niej dużego plusa i zgarnęłeś go sam. Nie wiem po co ci on był. Może działałeś pod wpływem emocji, może nie pomyślałeś, aczkolwiek no wydaje mi się, że coś jest nie tak, rozumiesz? I no, tak jak mówię, odebrałeś mi szansę do zarobienia plusa, zachowałeś się, stary, jak uczeń w szkole, który nie chce, żeby jego kolega dostał plusa, chce tego plusa sam, a chce, żeby kolega dostał minus. A wiesz, co się dzieje w szkole, jak kolega dostaje minus? Jest lipa. Nie wiem. Stała się lipa. Stary, mogłeś przyjść, mogłeś powiedzieć, na ucho tutaj, Marcin Kinga płacze. Ja bym wtedy poszedł, powiedziałbym, przytuliłbym, objąłbym, pocieszyłbym. Nie, kurwa, ty poszedł, zrobił to za mnie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. I teraz wszyscy się dziwią, czemu ty dostajesz w twarz, no? To jest typowe zachowanie stulejarza, nie? To jest typowe zachowanie stulejarza. I ja tam, nie wiem... Czy cię to zaboli, co ci powiem? Nie chcę, stary, nie chcę wojny żadnej, po prostu muszę to nagrać, ludzie oczekują wyjaśnień, miałeś swoje wyjaśnienia, jest godzina 5 rano, ja nie zamierzam robić live'a, bo